Witam serdecznie. Tydzień dziś od 24 do 31 grudnia. Prognoza astrologiczna Ryszard Borowiecki. Zapraszam. Za tydzień zmienimy datę. Czyli już będzie 2019 rok. A więc może uchylimy tajemnicę, co nam przygotował w tym tygodniu kosmos. W tym tygodniu mamy dwa żywioły. Ziemia i woda. A więc co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Słońce i dwie planety są w znaku koziorożca. To przede wszystkim planeta Saturn i także Pluton. A z kolei nasz Księżyc znajduje się, to jest naprawdę ciekawe, bo sporo wrażliwości. Merkury znajduje się w znaku Strzelca. W dodatku bardzo blisko planety Jowisz. Trzeba zwrócić na to uwagę, aby być bardzo taktowny. W rzeczywistości to wszystko prowadzi do potężnych emocji. Jeżeli przyjrzymy się zapisowi tego kosmogramu, to najważniejszy fragment to zodiakalny rak razem z Księżycem. Przecież to rodzina. W dodatku z korzeniami. W tym wypadku znajduje się to wszystko w sektorze wagi. A jeżeli wagi, to są jawni wrogowie. Kto największą przyjemność przynosi? Jak nie rodzina? Zasiądźmy przy stole. To fakt, że nasze rodziny zawsze potrzebują jakiejś pomocy, jakichś dziwnych sytuacji. Te sytuacje są związane z nieprzeciętnymi wydarzeniami. Te wydarzenia z kolei budują w nas zupełnie niepotrzebne, czasami napierające historie, które będą nas dotykać, czy też dotykają. Ale w dodatku w takiej chwili, każda dusza ma problemy, ale nie musimy ich rozwiązywać natychmiast. Możemy je rozwiązać w czasie i przestrzeni. A tutaj nagle? Skąd się to bierze? Dlaczego tak jest? W rzeczywistości. Po prostu mamy takie rodziny i to musimy zaakceptować. A jeżeli nie, to musimy się przenieść na inną planetę lub do innej galaktyki. Jedyne wyjście z tej historii. Przecież są święta. Musimy się bawić i odstawić nasze kłopoty czy też dylematy gdzieś w kąt. Ale cóż, czasami trzeba też rozwiązać własne problemy w swoim pokoju, gdzieś
w sercu, gdzieś na dnie. Po prostu po to jest nasze życie, żebyśmy z niego korzystali. I bądźmy przynajmniej zabawni. Najważniejszą rzeczą jest to, że nasi rodzice mają dla nas niespodziankę, przygotowany film, który chcą nam wyświetlić, czy też naświetlić, abyśmy wykonywali te zadania, które przygotowali z pieczołowitą odpowiedzialnością. A my stajemy naprzeciw temu z oporem. W dodatku z żędzą i ględzą na nasz temat. I co w tym wypadku mamy zrobić? Jeżeli chcesz wygrać, to uśmiechnij się i pozostaw to Bogu. Po prostu idźcie i dzielcie się miłością i współczuciem ze wszystkim wokół was, nas. To świetna historia, by zobaczyć naszą historię. Cofnąć się w czasie. Kto brał w tym udział? I jak mamy z tym wygrać, czy też zatańczyć? Czy warto? Raczej nie radzę bawić się nie z tymi, tylko zabawić się na wesoło i być szczęśliwym dzięki przede wszystkim Bogu i światu. Nie wchodź w interakcję z przeszłością i zmień przeszłość, aby byli wszyscy mile zaskoczeni, że tańczyć nie będziesz z tymi gwiazdami, lecz tańcz ze swoją przeszłością i planetą, która cię wyzwoli. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, a ta duchowa strona poprowadzi nas do zwycięstwa w tym nowym, jeszcze nienarodzonym, ale roku 2019. Do zobaczenia.